To był najłatwiejszy mecz Gryfa Słupsk w czwartej lidze w sezonie 2023-2024. Trójkolorowi pewnie pokonali po Wiśle Dzierzgoń aż 7-0. Tylko jeden punkt dzieli ich od awansu do trzeciej ligi. Na mecze Gryfa przychodzi coraz więcej kibiców i coraz lepiej bawią się oni na stadionie przy ulicy Zielonej. W sobotnie popołudnie piłkarze dostroili się do atmosfery spotkania i bardzo szybko rozpoczęli oblężenie bramki gości. Bardzo szybko też przyszły tego efekty. Na 1-0 gola zdobył Wiktor Ciechański. Po rzucie rożnym piłkę głową do bramki skierował Dawid Więckowski. Bramkarz Powiśla Krzysztof Pilarz, mający doświadczenie z gry w ekstraklasie, tylko zatrzymał futbolówkę, ale jej nie złapał. Sprytny Ciechański nie miał problemu z wbiciem jej do bramki. 2-0 zrobiło się w 22 minucie po wymanewrowaniu obrońców i wyjściu sam na sam z golkiperem Macieja Miecznikowskiego. Nie miał już wtedy problemów, by zdobyć gola. Do zera zobaczyliśmy na tablicy w 29 minucie. Pewne plasowane uderzenie głową wykończyło dośrodkowanie z prawej strony. Strzelcem gola był Fabian Słowiński i wtedy już było wiadomo, że Gryf nie ma prawa przegrać tego meczu. Tym bardziej, że na 4-0 w 34 minucie strzelił ponownie Wiktor Ciechański. Był to efekt akcji całego zespołu i asysty Miecznikowskiego. Tuż przed przerwą padł kolejny gol. Najpierw rzut karny wykonywał Joseph Amoah, który chciał się po prostu także wpisać na listę strzelców. Strzał w lewy róg wybił Pilarz, ale tak, że piłka wróciła w pole bramkowe, a tam sprytny Miecznikowski nie miał problemów ze skierowaniem jej do siatki. Gole były ukoronowaniem dobrej postawy piłkarzy Gryfa, a w pierwszej połowie dobre pozycje mieli jeszcze Łyszyk i Miecznikowski. Po skutecznej pierwszej połowie Gryf nie spoczął na laurach i w drugiej odsłonie zdobył jeszcze 2 gole. Na 6-0 trafił mający dopiero drugi występ w pierwszym zespole Jakub Kazior. Na 7-0 podwyższył Kacper Dawid, wykończając dobrą zespołową akcję całego zespołu. W drugiej odsłonie Gryf miał jeszcze niezliczoną liczbę okazji. Bramka gości dosłownie przeżywała oblężenie, a gola zdobyć próbowali Słowiński, Łyszyk, Zieliński, Kazior i Butowski. Nie mający już nic do stracenia goście w drugiej połowie także zagrozili bramce Gryfa. Na posterunku najczęściej był jednak Bartosz Ringwelski. Gryf wygrał 7-0, a tak spotkanie komentował słupski trener Krzysztof Miller. Przede wszystkim my ostatnie tygodnie to nie gramy z przeciwnikiem, tylko sami ze sobą i im ta presja, im bliżej było końca sezonu, tym ta presja była większa. Dzisiaj udało się szybko zdobyć bramkę i mogliśmy grać na większym luzie po prostu i na większej fantazji. Pokazaliśmy, jak gry potrafi się bawić dla kibiców, dla samych siebie, tak więc jestem bardzo szczęśliwy, że tak wysoko udało się wygrać mecz. Tak więc teraz czekamy tylko, co w Gdyni. Będziemy gotowi w razie czego na mecz wyjazdowy. Jeżeli dzisiaj uda nam się awansować, to dostaną szansę zawodnicy, którzy mniej grali, albo młodzieżowcy. Jeżeli nie, to normalnie będziemy się przygotowywać jak do każdego spotkania do tej pory. Tutaj się nic nie zmienia, mamy zadanie do wykonania, awans do trzeciej ligi. Myślę, że na tą chwilę jesteśmy bliżej niż dalej i zrobimy wszystko co naszej w mocy, żeby awansować do tej trzeciej ligi. Gryf na kolejkę przed końcem jest liderem, ma 81 punktów, drugi Jaguar Gdańsk ma ich 79. W ostatniej kolejce Gryfowi do awansu potrzebny jest remis w wyjazdowym meczu z Suprą w Kwidzynie.